Kochani, na początku warto zastanowić się nad tym, ponieważ to pytanie pada bardzo często, jeśli chodzi o Maryję. Dlaczego w Piśmie Świętym jest tak mało o niej? Czasami, kiedy spotykamy kogoś, kto jest w innym kościele, innego wyznania chrześcijańskiego, na przykład bracia protestanci czy zielonoświątkowcy, nie za bardzo mamy argumenty, żeby wytłumaczyć, dlaczego o Maryi tak mało w Piśmie Świętym. Ale tak naprawdę, drodzy, jest o niej bardzo dużo. Problem polega na tym, że my czytamy Pismo Święte, analizując w sposób dosłowny, fundamentalny często to, co jest napisane. Natomiast Słowo Boże, według wszystkich tradycji rabinicznych, ma cztery poziomy. Od tego właśnie dosłownego do poziomu mistycznego, zwanego pschat, czyli sekret króla. Rabini mówią, że ten poziom Bóg odkrywa sekrety ukryte w Piśmie Świętym dla tego, który studiuje Słowo Boże minimum 40 lat. Ale są to tak niesamowite sekrety, że trzeba przygotować się do tego, żeby je przyjąć. W chrześcijaństwie, gdzie każdy z nas jest wybrany i powołany, żeby być synem i córką Króla Wszechświata, gdzie każdy z nas od momentu chrztu ma Ducha Świętego, który tłumaczy mu głębie Boga w jego własnym sercu, Bóg powołuje szczególnych świętych do tego, aby odkrywali tajemnice i sekrety Króla dla tych, którzy idą za nimi. Dlatego też wielu świętych miało objawienia dotyczące sekretu Maryi ukrytej w Biblii. I na początku chciałbym, kochani, abyście posłuchali, co święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w tym temacie chce każdemu z nas powiedzieć. Mistyk i święty. Mówi tak. Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Maryja nie ukazała się prawie wcale przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa, aby ludzie jeszcze mało uświadomieni i oświeceni co do jej Syna, nie oddalili się od prawdy przez zbyt silne i ziemskie przywiązanie do Maryi, co by mogło nastąpić z powodu cudownego czaru i wdzięku, którymi Najwyższy ją przyozdobił. Święty Dionizy Areopagita pisze tak, że gdy ją ujrzał, byłby ją z powodu niesamowitego i tajemniczego uroku, jak i oszamiającej piękności, uznał za boginię, gdyby go wiara nie pouczyła o prawdzie, kim ona jest. Natomiast, pisze dalej święty Ludwik, przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja zostanie poznana i objawiona przez Ducha Świętego. Do objawienia jej w tak małej mierze od czasu, gdy przepowiadana jest Ewangelia, czyli te wszystkie kryteria, o których było wcześniej, przestaną już istnieć, ponieważ wiara w Jezusa przez 2000 lat jako Pana i Zbawiciela została umocniona w sercach ludzi. Bardzo ciekawym też świadectwem, które od czasu do czasu będę przytaczał, są świadectwa ze strony, której być może się nie spodziewamy. Mianowicie świadectwa od strony złych duchów. Egzorcyści są świadkami czegoś bardzo zaskakującego. Często w czasie egzorcyzmów nagle diabeł ma rozkaz od Boga, jest przymuszony przez Boga, aby świadczyć o pewnych prawdach, które zostały zapomniane albo w jakiś sposób nie są doceniane w Kościele. W kontekście ukrycia Maryi chciałbym wam teraz przytoczyć fragment egzorcyzmu, gdzie diabeł został zmuszony przez Boga, aby powiedzieć takie słowa. Posłuchajcie. Belzebub, władca much, jak my jej nienawidzimy, wskazuje na górę. Jak my jej nienawidzimy. Egzorcysta. Mów prawdę, Belzebubie, z polecenia Matki Bożej, która rozkazuje ci mówić prawdę i tylko prawdę. Belzebub, właśnie ona jest nad nami i to jest straszne. Panuje ona prawie, że mnie miażdży. Musiała ona, że się muszę tak wyrazić, nadać kierunek początkom Kościoła.
Musiała modlić się o to, aby Kościół rozwinął się dobrze i tak się rozwinął. Belzebub jęczy. I za chwilę musi mówić dalej. Ona pomagała kształtować założony przez jej syna Kościół. Trwała tak szaleńczo na modlitwie, że sam Wszechmocny nosiłby ją na rękach z czystego upodobania. Wtedy przystąpili apostołowie, jeszcze inni. Upadli przed nią i dobrze spostrzegli, że trzeba spisać dla Kościoła Ewangelię. Wzywali przez długi czas Ducha Świętego i trwali całe dni na modlitwie. Takich modlitw już dzisiaj nie ma, albo tylko w nadzwyczajnie rzadkich wypadkach. Tak dni całe modlili się i zdobywali szturmem niebo, aby się dowiedzieć, kto zostałby wybrany do spisania Ewangelii. A wtedy ona wybrała takiego Łukasza, takiego Jana, takiego Marka i kogo bądź jeszcze, aby spisał te paskudne teksty. Wiecie, jak to śmierdziało, kiedy się to ukazało? Te pisma Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, Belzebub wyje wściekle. Pomyślcie tylko, zostali oni wybrani przez Trójcę i tą z góry z jej szalonym majestatem. Ona mówiła im: piszcie przede wszystkim o życiu mojego syna. Słyszycie? On musi zostać ukazany. On na pierwszym miejscu. Mnie zostawcie w cieniu. O mnie wspomnijcie tylko w związku z narodzeniem Chrystusa, z wcieleniem i z tym, co jest bezwarunkowo potrzebne. O czym innym nie wspominajcie. Pomimo to, że wiedzieli i wiedzieli wielkie i doniosłe fakty, nie śmieli o tym pisać. Była to dla nich pokuta, że nie śmieli o tym pisać. Ona w swojej pokorze chciała być pominięta, by na pierwszym miejscu został ukazany jej syn. Ona powiedziała także o tych dwóch apostołów, aby się nie smucili, bo Chrystus będzie mówił o niej przez ludzkość albo przez kogoś innego. Belzebub tutaj strasznie krzyczy. Egzorcysta Maria z Agredy to powiedziała. Belzebub, zgadłeś. Maria od Jezusa w mieście Agreda. My więcej wiemy od was, ludzi. Przekleliśmy te księgi. Boimy się ich, że też musiałem to powiedzieć. Warczy i krzyczy. Egzorcysta, mów nadal prawdę i tylko prawdę. Belzebub, utknąłem przy przeklętym założeniu Kościoła. Ona była w szalonym stopniu decydująca, wskazuje na górę. Modliła się nieraz za apostołów dzień i noc, aby oni postąpili właściwie. Abyśmy nie mogli dojść do apostołów, modliła się często dzień i noc. Często leżała krzyżem, bez jedzenia. Belzebub warczy i wyje. Dlatego ma tak wielką moc. Ona powiedziała, że chce się usunąć na miejsce samotne. Chciała tego tylko z pokory. Nie chciała być nigdzie na pierwszym miejscu, pomimo że była potężnym stworzeniem. My musimy to wyznać. Jest ona bardzo, bardzo wysoko ponad nami. Wysoko ponad najwyższymi aniołami. Belzebub znowu jęczy. Po chwili widać, że jest zmuszony, aby dalej kontynuować. Jednak chciała się usunąć. Chciała tego, aby pokazać ludziom, jak oni powinni być pokorni. Tego jednak ludzie nie czynią. A więc usunęła się. To jednak miało dla nas wielki plus. Od tego czasu zaczęły powstawać sekty. Belzebub śmieje się złośliwie. A te nie uznały tego stworzenia. Gdy powiedziała w całej rozciągłości, czym była i gdyby apostołowie napisali, jak wielkie cuda przez nią się stały, i gdyby to zachowało się w Ewangelii, wtedy sekty te nie wystrzeliłyby jak trawa. Powstało tysiące sekt takich, które ją zwalczają. Które zwalczają katolików tylko dlatego, ponieważ uznają oni to wybrane stworzenie. Dlatego zwalczają ją, ponieważ wierzą, że wtedy pomniejszy się chwała Chrystusa. Służyła ona jednak tylko Chrystusowi. Starała się ona wywyższać swego Syna. Czyniła wszystko tylko dla Niego i dla Kościoła. Wszędzie usuwała się na bok. To był dla nas wielki plus. Sekty te myślały. Maria odgrywa tylko rolę marginesową. Została ona tylko chwilowo wybrana jako powiernik, narzędzie tego tam u góry. I na tym jej rola się skończyła, jak kończy się rola czegoś starego, bezużytecznego. Szyderczy, złośliwy śmiech Belzebuba. Koniec egzorcyzmu. Zobaczcie, kochani, to jest zdumiewające. Oczywiście każdy, kto w jakikolwiek sposób uczestniczył w egzorcyzmach, wie, że diabeł tak nie mówi płynnie, jak ja go teraz cytuję. To każde zdanie jest dosłownie wymęczone, wyryczane, z potworną agresją, złością, jednocześnie bezradnością i bezsilnością, że choćby bardzo nie chciał tego mówić, musi to powiedzieć. Kochani,
tego pierwszego dnia forum. Musicie wiedzieć, że żyjemy w czasach, w których Duch Święty będzie w sposób nieprawdopodobny objawiał Maryję. Ci, którzy byli w zeszłym tygodniu, w niedzielę, na konferencji wstępnej, mówiłem o apokalipsie. Mówiłem o proroctwie z apokalipsy, kiedy Bóg otworzy niebo i pokaże Arkę Przymierza, czyli swoją Maryję, całemu światu. I mówiłem wam o tym, że dzisiaj nie ma miejsca na świecie, w którym nie objawia się Matka Boża. Wiecie, ona objawiała się w Fatimie, siostrze Lucji, praktycznie do końca jej życia. Siostra Lucja przekazała słowa Jezusa do całego świata. Bardzo ciekawe zdania. Posłuchajcie. Mówiąc o Maryi, Jezus chce, i to mówi teraz Maryja, abym była bardziej znana i miłowana. W moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla świata. Bracia i siostry, to są bardzo ważne słowa. W moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla świata. Nie w innym miejscu, nie w innej przestrzeni, nie w innej drodze duchowej, tylko przez jej niepokalane serce Bóg chce uratować ciebie, twoje dzieci, twoje małżeństwo, twoją rodzinę i cały świat. Wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi bardzo często: księże, moja rodzina się rozpada, moje dzieci wchodzą w potępienie, wchodzą w nałogi, wchodzą w grzechy, wchodzą w niewiarę, są dręczone przez diabła, boję się, że się nie zbawią. Posłuchaj, w moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla twojego dziecka, dla twojej żony, dla twojego męża, dla twojego małżeństwa, dla twojej rodziny. Dlatego jest tak ważne, abyśmy w tych czasach, w których jesteśmy, a wierzę, że to są czasy ostateczne, od momentu zesłania Ducha Świętego są czasy ostateczne, ale teraz, wierzę bardzo mocno, jest kulminacja tych czasów. Duch Święty w szczególny sposób będzie zapraszał każdego z was, abyśmy weszli do Arki, którą jest Maryja, i zostali uratowani przed potopem potężnych grzechów, ciemności, zła i diabelstwa, które w tej chwili naprawdę dosłownie króluje przez 7 grzechów głównych w umysłach i sercach ludzi na całym świecie. Lucja przekazuje coś, co jest bardzo ważnego. Posłuchajcie. Pragnę stworzyć wraz ze wszystkimi czcicielami niepokalanego serca Maryi nowe pokolenie stworzone przez Boga, czerpiące moc z niepokalanego serca Maryi. To pokolenie, mówi siostra Lucja, będzie przeznaczone przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego. To są echa słów, które wypowiedział święty Ludwik Gnion de Montfort, kiedy miał wizję dotyczącą ostatecznej walki pomiędzy niewiastą obleczoną w słońce a smokiem, który wyjdzie z czeluści piekielnych, aby stanąć do ostatecznej walki o Kościół i o świat, o duszę każdego z nas. Zobaczcie, co mówi święty Ludwik. Duch Święty wraz z Maryją w czasach ostatecznych stworzą sobie wielkich świętych, którzy świętością przewyższą innych świętych. Wielkie te dusze pełne łaski, gorliwości powołane będą do stawienia oporu nieprzyjaciołom Boga, którzy zadrżą przed nimi, bo będą one płonęły niezwykłym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy. Słowem i przykładem porwą świadków prawdziwemu nabożeństwu do Matki Bożej, co przysporzy im licznych wrogów, ale też zapewni liczne zwycięstwa i wielką chwałę samego Boga. Moc Maryi nad szatanem rozbłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy w szczególny sposób szatan będzie atakował jej piętę, czyli jej wierne dzieci, które ona przygotowuje do walki z nim. W oczach świata będą oni prześladowani, mali i poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała, ale w zamian za to otrzymają niezwykłe łaski Boga, które im Maryja rozdawać będzie z wielką obfitością.
będą wielcy w oczach Boga, wyniesieni ponad wszystkie stworzenia i piętą swej pokory razem z Maryją zmiażdżą szatana i staną się sprawcami wielkiego triumfu Chrystusa Króla.